Zadanie 33. Punkt P równy x0, y0 należy do wykresu funkcji f od x równa się 1 przez x. X jest większe od 0. Rysunek obok. No i mamy tutaj właśnie, dobra, to może zróbmy ten rysunek. 1 przez x po prostu tutaj jest wykres. Więc 1 przez x, no to co to? W jedynce ma wartość 1, w jednej drugiej 2, w jednej trzeciej 3 i tak dalej. W dwójce ma jedną drugą, jedną trzecią. No i interesują nas tylko x-y dodatnie, więc nie będziemy rysować tego, tej gałązki w czwartej, w trzeciej ćwiartce, tylko tę w pierwszej. Ok, no i tak, tak wygląda i gdzieś tutaj powiedzmy jest nasz punkt P. No i mamy tam też jakoś narysowaną styczną. O, ona wygląda powiedzmy mniej więcej w taki sposób. Coś w ten deseń. Ok. No i podpunkt A. Styczna do wykresu funkcji f w punkcie P przecina osie układów współrzędnych w punktach A i B. Wykaż, że P jest środkiem odcinka AB. Ok, czyli P, współrzędne punktu P, to średnia arytmetyczna A i B. No bo właśnie, no bo jakby to jest właśnie taki jest wzór na środek odcinka i to jest nasza teza. No dobra, no to po pierwsze powiedzmy sobie y0 to jest po prostu, jak ma, to jest po prostu 1 przez x0. Więc nasz punkt P ma współrzędne x0, 1 przez x0. Teraz chcemy tę prostą. No to co, musimy f' od x policzyć. No i to jest tutaj, ja lubię myśleć o tym tak, że jak mamy 1 przez x, to jest inaczej x do minus pierwszej i po prostu korzystać z master wzoru x do r tej prim, to jest r x do r minus pierwszej. On jest świetny, ponieważ jego można stosować właśnie do wszystkich ułamków, gdzie jest tutaj, znaczy no, do ułamków typu 1 przez, nie wiem, jakieś x do piątej, ale można też do pierwiastków, na przykład x do trzeciej pierwiastków siódmego stopnia z x do kwadratu. Też można przerobić ta na x do r i po prostu zastosować ten wzór, żeby policzyć z niego pochodną. Więc właśnie, więc tutaj to jest x do minus pierwszej, więc jak policzymy pochodną, to będzie minus 1 razy x do minus drugiej, czyli minus 1 przez x kwadrat. No i teraz właśnie, w takim razie nasze f' od x0 to jest minus 1 przez x0 do kwadratu. No i nasza styczna to jest y równa się minus 1 przez x0 do kwadratu razy x plus jakieś b. I ma przechodzić przez punkt x0, 1 przez x0. To możemy to teraz podstawić. Dostaniemy równanie 1 przez x0 równa się minus 1 przez x0 do kwadratu razy x0 plus b. No i co to jest? To jest tak naprawdę 1 przez x0 równa się minus 1 przez x0 plus b. Czyli b równa się 2 przez x0. Więc równanie naszej stycznej ogólnie dla dowolnego punktu P dodatniego to jest po prostu minus 1 przez x0 do kwadratu razy x plus 2 przez x0. Ok, to teraz może mając to równanie możemy wyznaczyć punkty A i B. Powiedzmy, że punkt A to przechodzi przez, to leży na osi o y, czyli ma pierwszą współrzędną 0. Wtedy druga współrzędna, jak pod x-a podstawimy 0, to wyjdzie 2 przez x0. Natomiast punkt B to ten, który przechodzi przez oś o x, wtedy jego druga współrzędna jest równa 0. I możemy sobie pierwszą wyliczyć po prostu robiąc równania. 0 równa się minus 1 przez x0 do kwadratu razy x plus 2 przez x0. To dostaniemy 1 przez x0 do kwadratu razy x równa się 2 przez x0. Mnożymy przez x0 do kwadratu i dostajemy, że x równa się 2x0. Czyli w takim razie pierwsza współrzędna to 2x0. No i teraz nasza średnia arytmetyczna a plus a i b to będzie 0, 2 przez x0 plus 2x0, 0
dzielone przez 2. No i to będzie po prostu na pierwszej współrzędnej 2x0, na drugiej 2 przez x0, to dzielimy przez 2 i to wychodzi po prostu x0, 1 przez x0. I to jest właśnie nasz punkt P. To jest wykazanie, że on rzeczywiście jest środkiem tego odcinka wyznaczonego przez punkty, w których styczna przecina osie układów współrzędnych. No i to zrobiliśmy dla dowolnego x, czyli właśnie wykazaliśmy, że styczna do wykresu funkcji 1 przez x w każdym punkcie, to każdy jej, dla każdej takiej stycznej punkt styczności leży dokładnie po środku między punktami, w których przecina ona osie układów współrzędnych. Dobra, teraz punkt B. Wykaż, że pole trójkąta ABO, jest równe 2. No tak, więc właśnie, więc nasz A to jest tutaj, nasz B jest tutaj, a nasz O, tak jak można się domyślić, to jest początek układów współrzędnych. Chcemy po prostu policzyć pole tego trójkąta, a oni nam mówią, że wyjdzie 2. No dobra, no to jest trójkąt prostokątny, którego jednym z boków jest, jedną z przyprostokątnych jest AB, a drugą jest E, znaczy jedną z przyprostokątnych jest OB, a drugą jest OA. Więc jego pole ABO, to jest po prostu AO razy OB dzielone przez 2. A długość AO to jest po prostu to, jak wysoko musimy od początku układów współrzędnych pójść, żeby dojść do A. I to jest po prostu druga współrzędna punktu A, czyli 2 przez x0. Więc to jest 2 przez x0 razy. Natomiast tutaj długość OB to jest, jak daleko musimy z początku układów współrzędnych pójść do B. No i musimy o tyle, o jaka jest współrzędna pierwsza punktu B, czyli 2x0. Więc to mnożymy przez 2x0, no i całość dzielimy przez 2. Dwójki się skracają, x0 się skraca, wychodzi 2. Więc znowu, nieważne gdzie ten punkt styczności dla funkcji 1 przez x weźmiemy, to pole takiego trójkąta będzie zawsze równe 2. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.